burn fast, or burn us out. We walk the wire, love. Don't make me read your mind. Sąsiadem wszystkie. Dzień dobry, kochani. Boże. A, zapomniałam znowu wyjąć ten kabelek. Dzień dobry, kochani. Witajcie w środę. Ja wracam z pracy, w sensie już odwiozłam chłopaków. I słuchajcie, jak ja wczoraj poszłam do pracy, ja sobie w ogóle nie wzięłam ani kurtki, ani nic. A teraz jestem owinięta w ciepły szalik od Ani. Bo no jest tak zimno, przyszło ochłodzenie faktycznie i jest tak zimno dzisiaj. Jest 13 stopni u mnie. A wiecie, rano na koszuli, no nie było wesoło. Więc teraz jak przyjechałam po chłopaków, no to się ubrałam i mówię, nie no, przecież trzeba się już zacząć ubierać ciepło. I tak sobie myślę właśnie, że ja muszę w ogóle zrobić listę rzeczy, które ja muszę kupić chłopakom, jakie to są na wypłatę. I to będzie długa lista, bo kurtki chłopcy jeszcze mają takie jesienne, ale Jasiu już potrzebuje buty, nowe Adidasy, nowe te korki on chce, bo te, które on sobie kupił z Warszawy, coś tam mu nie pasuje, zresztą ostatnio sami słyszeliście. No, ale sobie tutaj teraz dogrzałam. A ja mam podgrzewany fotel, więc w dupkę grzeje. No i co? I tak sobie myślę, że muszę im kupić czapki takie jesienne na uszy, te kominy na szyję, więc musimy no porobić porządne zakupy. I tak sobie myślę, że chyba w przyszłym tygodniu posprzątam w szafach, zrobię przegląd wszystkiego, rzeczy, które będą za małe, postaram się wystawić na Vinted, bo właśnie ostatnio Kasia mnie zmotywowała, powiedziała, że przecież skoro to i tak leży, wiecie, ja też mogę to wynieść na strych. I tak sobie myślę, żeby też na strychu, żeby uporządkować te rzeczy. Jakiś czas temu już sobie o tym myślałam, żeby kupić taki wieszak, taki stojak typowo na ubrania, nie? Taki do garderoby. Bo ja mam tam wszystko w kartonach, albo to, no teraz tam to jest Armagedon, teraz jak ja tam będę miała wejść, no to jest masakra. Ale będę musiała, bo niedługo będą święta, będzie trzeba ozdoby wyciągać, a tam jest po prostu jeden wielki bałagan. No. A ja już naprawdę czuję święta, nie? Jak to już się tak zimno robi, to ja już sobie myślę, a to już zaraz zleci. Serio. Cały rok tak zleciał, że jestem w szoku. No niby mamy październik, tak? Ale no wiecie, to już jest końcówka tak naprawdę. No, więc tak, muszę porobić porządki w szafach. Na pewno będę musiała też chłopakom kupić dresy, bo na stówę Frankowi, bo już z większości tych spodni, które miał dresowych, już wyrósł, już one są krótkie do kostki. Na szczęście teraz jest taka moda, więc jeszcze się wpisuje. No, Jasiowi też się skurczyły trochę w praniu niektóre ubrania, w tej suszarce, wiecie. Niektóre rzeczy się jednak skurczają, no ale potem Franek je będzie nosił. Więc w październiku będzie trzeba porobić jakieś zakupy. Właśnie nie wiem, czy będę sobie szukać, może na następnej nocy, jak będę miała czas. Poszukam sobie właśnie jakieś fajne promocje na Zalando i pokupuję chłopakom jakieś, wiecie, jednak te oryginalne dresy się tak nie kurczą w tej suszarce, chociaż na przykład jedna bluza z Guessa się tak mega skurczyła po pierwszym praniu, że Jasiu ją raz miał ubrane, więc nie wiem, ja muszę się z tą suszarką też jakoś przestawić na jakieś mniejsze suszenie albo nie do końca dosuszać, nie wiem jak to robić, ale no coś musimy wymyśleć, więc
Tak, mamy jesień, trzeba się na nią przygotować tak porządnie. Szczęście kurtki chłopcy mają. Kamizelki też, w zasadzie Jasiu też miał, tylko ją porwał, bo miał większą kamizelkę z Zeft kupioną w zeszłym roku i mieli oboje takie same, ale że Franek miał też kupioną większą na 2 lata, jakby kupiłam, bo wiecie, no ile oni te kamizelki noszą. No to Jasiu ją nosi, tą Franka, a Franek nie ma, więc będę musiała Jasiowi kupić tak, żeby Franek tą swoją mógł nosić, więc jakąś kamizelkę taką grubszą, fajną. No, muszę sobie to spisać wszystko. Bieliznę muszę Jasiowi wymienić. Franusiowi chyba skarpety. Takie porządki muszę porobić naprawdę, bo widzę, że chłopcy już... No, że te ubrania już są... Są po prostu do wymiany. Idę. Jest mi tu tak ciepło i przyjemnie i nie chce mi się wyjść na ten chłód. A w pokoju też jest zimno, wiecie. Zanim ja wejdę do łóżka, zanim ja się zagrzeję w tym łóżku, to też chwilę zbawi. Ale co? Idę się wyspać. Do 12 mamy 8, czyli 4 godzinki. Jan. Idziemy. Jasiu. Jasiu, idziemy do fryzjera. No nie mów, że ty się tak zaczytał, czy ty zasnął. A ile jest? A gdzie ja mam gumę? Ja przecież miałam tu gumę, nie ma moich gum. Już nie miałam gumy, bo to nie zajmę. Chodź, idziemy. Ronaldo i jego nowa... Jak oni na ciebie mówią? Giorgio i jego nowa fryzura. A drugi pójdzie za tydzień. Chodź, Giorgio. Nie da rady się was dwóch wziąć na ten... do tego fryzjera. Tak dziwnie mamy teraz. Z tym basenem. Chyba, że pomiędzy lekcjami. Jak pomiędzy? To teraz ja bym musiała Franka wziąć? A oni tam mają chyba do 17, tylko to ja bym nie zdążyła, bo zanim ja Franka ten on się ubierze i tak dalej. No to już jest 17, a jeszcze tam musisz dojechać. No, a ty miałeś kasztany zebrać? Nie. To nie było teraz, że ty miałeś zebrać kasztany? Nie. Franek? Nie, ja nie wiem, ale kasztany może sprzedałeś. Jo, po ile? Ja się wyczuł pieniądz. No po ile, Jan? Po ile? U nas po 3 za. Mhm. Tylko jak wszyscy zaczną zbierać kasztany, to nie będzie nic. Oj. Dlatego będzie. No. Ja będę wtedy. I tak byśmy nie musieli zbierać od razu, jakby zaczęło spadać. Mhm. Idziemy jeszcze do biedy. Bo ja muszę. No nie, nie masz. Nie myśl, że będzie nie wiadomo jakie jedzonko. Odejdź, Franek, Żydo. No klima się wyłączyła. Jo, szarp to auto, szarp mocniej. Bo jeszcze nie jest otwarte. Bo trzeba rozwalić klamki. Dobra, my wróciliśmy z basenu. Ja nastawiłam już pranie. Dzisiaj były promki na gorzką czekoladę, więc wzięłam mamie 3 gorzkie czekolady. Wzięłam jednego pora. Takie małe zakupy, wiecie. Mam tutaj co, żeberka, zaraz je dodam sobie do kapuśniaka. Miałam kawałek kapusty i stwierdziłam, że zrobię kapuśniak. W końcu udało mi się kupić te piersi z kurczaka. Ale to chyba na jutro zrobię. Kapusta kiszona. Sele. Kawałek pietruszki. Serek wiejski.
kiełbasy, gwizdki, marchewki. Zaraz sobie to wszystko dodam do tego kapuśniaka i zrobię. To będzie na jutro obiad, jak wrócę z pracy, albo kolacja. No, ja robię ten obiad na jutro i jeszcze tu chłopakom naleśniki, bo chciałam zrobić zupę mleczną z tego makaronu, który został po spaghetti, ale wlałam mleka i to mi skwaśniało. I nie wiem, czy ten makaron już był troszkę kwaśny, ale od wczoraj dziwny, nie? Mega dziwne. Dobra, tego naleśnika wyjąć. Tu robimy jeszcze z Frankiem lekcję, zaraz będziemy dokańczać. Ja muszę jeszcze pranie ułożyć, jeszcze iść kolejne nastawić. Wiecie, tak na bieżąco, żeby wszystko porobić. A ten obiad chcę zrobić dzisiaj, bo jak jutro wrócę o 18, żeby sobie tylko podgrzać, no i dla mamy, żeby było w ciągu dnia, żeby chłopcy mogli jej podgrzać właśnie. Więc tak, to już chyba będzie. Kto chce jeszcze jednego naleśnika? Nie chcecie? No dobrze, to ja sobie zjem. Tu mi wypadł jogurt. Ktoś ustawiał jogurty w lodówce. I teraz muszę to wytrzeć sobie, kapcia wytrę. I tutaj zjadłam, bo nie chcę wywalać, a też nie chcę go włożyć do lodówki. Już jeden tam był pęknięty i to z niego woda leciała, więc... Dzień dobry kochani. Dzisiaj już jest czwartek. Zawiozłam chłopaków do szkoły, słuchajcie. Przysnęło mi się. Budzik dzwonił o 7, a ja sobie myślę, a dobra, jeszcze 5 minutek. I tak, i z 5 minutek się zrobiło zbyt dużo. O Boże, jak mi się chce spać, nie macie pojęcia. No, wczoraj zdecydowanie zbyt długo siedziałam. Ocknęłam się, że jest późno, jak spojrzałam na zegarek i okazało się, że już jest 12 w nocy. A mi się wydawało, że wiecie, przez to, że ja spałam w ciągu dnia, no to ten dzień dla mnie się wydawał taki krótki, sobie myślę, o co chodzi, wiecie, ja tam normalnie robiłam i tak dalej, i sobie myślę, no przecież to już pewnie dopiero 10, jak spojrzałam na zegarek, to się pomyliłam o 2 godziny, nie, więc fest. No, idę do domu, byłam po bułki, byłam po chleb, idę do domu, słuchajcie, i dzisiaj jadę do pracy, mam na 10. Do 18, więc może i dobrze, że mam na tą 10, a nie na 9, bo wstępnie miałam mieć na 9, ale się zmieniło. Może i dobrze, bo się zdążę wypindrzeć, zdążę zrobić mamie śniadanie i tak dalej, więc kupiłam sobie jogurt do pracy. O Jezu, jak mi się nie chce. A ta pogoda też jeszcze nie pomaga, bo jest zimno, pada. No. Już trzeba zacząć kurtki nosić. Chłopcy też już wzięli dzisiaj kurtki, bo no, będzie padało na pewno po południu. No więc tak. Dobra. Plan taki, że idę zjeść śniadanie, idę pod prysznic, ogarniam się i lecę do pracy. Więc mam na to 1,5 godzinki, żeby się ogarnąć. Chyba się uda, żeby zrobić śniadanie sobie, mamie. Pościelić łóżka i tak dalej. No. O Jezu. Boże święty. Lecę. Wiecie, ja lecę. Ogarnęłam troszkę siebie i ogarnęłam troszkę w domu. No i tak jeszcze pranie do poukładania, bo to co wczoraj nie poukładałam. Chłopakom napisałam listę zadań. Ciekawe, czy oni w ogóle połowę wykonają z tego, co im napisałam. Zobaczymy. No, więc tak, lecę. Lecę, życzę wam miłego dnia. Oby mój też był bardzo dobry dzisiaj. Będzie dobry, jak trzeba sobie mówić. Będzie dzisiaj piękny dzień, mimo że pada.
No i dobrze, kochani, ja wracam do domu. Dzisiaj będzie smutne zakończenie dnia. Odebrałam paczkę od Anki, ale no, otworzę ją z chłopakami w domu. I powiem wam, że dzisiaj był mega smutny dzień. Pada deszcz, nie chce mi się w ogóle zupełnie nic. Jestem zmęczona pracą, ale też jestem zmęczona dzisiaj psychicznie, muszę odpocząć. Więc ten wieczór spędzę z chłopakami, w ogóle muszę z Franciszkiem teraz zacząć troszkę więcej siadać do lekcji, więc te wieczory będę starała się poświęcać jemu. Więc siłą rzeczy te vlogi, które teraz będą krótsze, bo naprawdę powiem wam, że muszę się przyłożyć do Franka, żeby troszkę nadgonić te jego braki w szkole, bo widzę, że jakby ma duże postępy w porównaniu z poprzednim rokiem, tak jak wam to mówiłam na koniec roku szkolnego, ale bardzo dużo musimy jeszcze pracować i na bieżąco ćwiczyć, żeby właśnie nadgonić czytanie, pisanie i no bo matematykę to Franek tam ma opanowaną, o to się nie martwię, to mu bardzo dobrze idzie, wręcz wspaniale, tak samo jak Jasiowi, więc się cieszę bardzo z tego powodu, bo wiecie, ja z matematyki to zawsze byłam noga, a bardzo się cieszę, że mają gdzieś tam to, tak naturalnie im przychodzi, że dobrze właśnie im wychodzi ta matma, nie? No, a dzisiaj smutny dzień z powodu śmierci. Nie będę wam opowiadać szczegółów, ale po prostu no, śmierć jak dotyka kogokolwiek, kogoś znaliście, to jest zawsze takim momentem, w którym człowiek zdaje sobie sprawę z tego, jak nasze życie jest mega kruche i mega łatwo je stracić, nie? I no, dzisiaj z takim przemyśleniem cały dzień gdzieś tam z tyłu głowy chodzę. No i powiem wam, że nawet jakby w tym całym pośpiechu i w tej całej gonitwie, którą wszyscy z nas gdzieś tam mamy, bo każdy z nas gdzieś goni za tym pieniądzem, goni za lepszym życiem, goni za lepszym jutrem, no często zapominamy, jak łatwo jest stracić to życie i że najważniejsze jest o to, żeby właśnie o to życie dbać, nie? Żeby dbać, dopóki jest, wiecie, jakby, no w momencie, kiedy trzeba dbać, no to trzeba o siebie zadbać, nie? No, tak sobie włączyłam radio i tak sobie myślę, kurde, że ta piosenka dzisiaj w sam raz, że ja wam to często mówię na vlogach, że pamiętajcie, że jesteście jedyni w swoim rodzaju i że każdy z nas ma prawo żyć tak, jak żyje i tak dalej. I no, trzeba pamiętać o tym, czy jest się zajebistym i dbać o siebie, nie? A nie patrzeć tylko na to, żeby dbać ciągle o wszystkich innych, a nie patrzeć na siebie, bo z tego nic dobrego nie wynika. Także tak, tym smutnym akcentem dzisiaj skończymy, bo jak ja przyjdę do domu, to boję się, że jak będę coś nagrywać, to się poryczę, a nie chcę przy chłopakach płakać i tak dalej. Chcę się cieszyć z tego, że wracam do tego domu zawsze cało i zdrowo do nich. I mam nadzieję, że przez długi czas jeszcze będę wracać i że nigdy nic złego się nie stanie. Więc tak, trzymajcie się ciepło. Jutro będzie lepszy dzień, więc do zobaczenia jutro. A tymczasem no, pamiętajcie o tym, żeby przytulić kogoś, kogo kochacie, powiedzieć komuś, kogo kochacie, że go kochacie, przestać się gniewać na siebie, bo czasami gniewamy się o byle pierdoły, a to nie ma sensu, bo życie naprawdę jest kruche. Co to tutaj jest na tym stole? Wszystko tu leży. Wszystko. Wasze rzeczy,
Pranie niepoukładane. Czemu nie poukładaliście prania? Ale ubierz się normalnie, skarpety ubierz i długie spodnie. Jeżeli ty czujesz się chory, to tym bardziej się ubierz, tak? Franuś. I nie fochaj się tak. Jasiu, tak samo. Skarpety, bluzę czy kurtkę. Tutaj leży twoja kurtka. Co to tutaj jest? To też trzeba wynieść. Jedliście suche płatki? Nie suche. A jak? Dobrze, ale odpowiadaj normalnie, tak? Czy ja jak z tobą rozmawiam, to w ten sposób do ciebie odpowiadam? Nie. No właśnie. Tutaj była lista zadań. Wynieście śmieci, kotkom dajcie jeść, zrób ogień. Zrobiliście? Dwa. Hmm? Dwa. Co dwa? No dwa. Załóż te skarpety, bo jest zimno. I wtedy to wynieś, tak? Ja ci podam tam te śmieci. To jest paczka od pani Ani. Tak, z Warszawy. Pewnie dla was tutaj też coś jest, znając życie. Znając panią Anię, to na stówę coś tutaj jest. Chcecie otworzyć? O, jogurciki oni sobie jedli. Taki bałagan tutaj jest. Skunksiki moje. Ojejko. No chodźcie. Otworzymy. Coś tu widzę dla was. Ja. Czekotupki białe. No i są, ale mleczna. Ale to nie jest taka, a my mieliśmy mleczna czekolada. A sama mleczna to jest biała. Moje ulubione. Co to są? To są te kwaśne. O tak. O i dla ciebie, mama. O, dziękuję, Aniu. Chociaż ktoś o mnie pomyślał. I to jest też na pewno dla mnie. Co? Co to znaczy? Dla mnie? Ty się dzielisz z mamą? No dziękuję, ty też zawsze. U mamy myślisz. A buziaka mi dasz? No posmakuj. Bo to duje. Co to są? Duje to jest. Co to znaczy? Śmierdzące smaki to są. Take the challenge. Weź. Ale dobrze, Fenek, nie wkładaj mi w nos. No, no weźcie challenge. Ej, ja nagram na challenge. No i co to robi wtedy? To jest kwaśne? No! Janek, no wkładaj to do buzi. No po co ty to wyciągasz? Ja się twardo udaję. Dawaj dwa. Fenek, no ty to zjedz. A daj mi, ja zobaczę. No tego nie będę brała, nowe. Fenek, ty jesteś słabo odporny. No i tutaj mamy michaszki. Dziękujemy. I tutaj dla mnie są biustonosze sportowe. Ale otwórz mi, dziecko. Biustonosze sportowe, które Anka kupiła sobie, a mówiła, że są jej za małe czy coś tam, więc przysłała je mi. Także dziękuję bardzo. Ja sportowe noszę, lubię, więc dzięki. A co to tutaj jeszcze jest? Ojej! Co? Co to jest? Na głowę chyba. Aha! Jezu, to jest taki ten. Do zakładania, jakie mam do maseczek, na włosy. Dzięki, Anka. Czekaj, Jasiu. O, jakie fajne staniczki. Mega fajne. I czarne, ale piękny kolor. Śliczny. Ciekawe, czy na cycki mi będą dobre, bo wiecie, ja mam małe cycki, ale te sportowe zawsze mi są ok. Fajne. Dzięki. Dziękujemy, Anka, że o nas zawsze pamiętasz. No dawaj, ja teraz spróbuję kwaśkowości. Pustyna duchu. A ja miałam durian glas. To nie jest jakieś kwaśne. Fenek. O, słodkie, o, patrzcie. Słodką czekotupkę, tak. No pokaż. Nie. Już. Nie. Jan.
Nie są aż takie kwaśne. To spróbuj tego i tego. Nie, nie. Po co mam wszystkie na S otwierać? Dobra. Ja już uwielbiam się śmieci. Ja bym chciał tego białego. Ja się przebieram i układam pranie. I wtedy robimy lekcje, tak? Także dziękuję wam za oglądanie. Dajcie łapki w górę, subskrybujcie. I do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa!